Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód? On i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno. I dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Maryi. Przyjdź, abyśmy ogłaszali Jezusa, Syna Człowieczego, Panem Szabatu. Abyśmy wielbili Tego, który jest posłany przez Ojca dla nas. Shana Maria vetol marafata hamalan Iva hamalachenon Ibal halacheno malaheshal Ichamalachen. Pan Jezus lubił nauczać w synagogach i w szabat. Więc kiedy w szabat w pewnej miejscowości pojawił się, pragnął nauczać. Ale zanim to się stało, zanim zaczął nauczać, wpierw jeszcze przechodził ze swoimi uczniami przez pewne pole, gdzie było zboże. Jego uczniowie byli głodni, być może od samego rana nic nie jedli. Po prostu po drodze zrywali sobie kłosy, aby jeść ziarna zbóż. Taki lichy pokarm, ale zawsze to coś, nic. Aby się chociaż trochę wzmocnić, aby chociaż trochę ten głód zaspokoić. Ale faryzeusze, którzy również tam byli, chodzili za Jezusem, ale nie z Jezusem, nie z miłości do Niego, ale żeby Go obserwować, Jego uczniów, i żeby ze złośliwości zaatakować, skrytykować. I atakują nauczyciela Jezusa. Czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? Patrz. Na dodatek jeszcze kradną, bo to przecież nie jest ich pole. Czyli dwa grzechy, według nich ciężkie. Wykonywanie pracy w szabat, bo zrywają kłosy, łuskają ziarna i kradną. Twoi uczniowie to złodzieje. To ci, którzy łamią prawo, lekceważą Boga. Nie szanują szabatu, a w tamtym czasie był wręcz kult szabatu. Aż do przesady praktykowano szabat, żeby nic czasami tego dnia nie uczynić, nie pracować, nie wykonać nawet najmniejszej pracy, no bo jak się wykona pracę, chociaż najmniejszą, to będzie złamanie szabatu.
Więc właściwie tylko można było siedzieć, trochę pochodzić, postać, pójść do synagogi ewentualnie i wrócić i nic więcej. Coś zjeść. Na tym polegał szabat. Czyli taki rodzaj też izolacji. Nie można było tego dnia za dużo też chodzić. Można było tak maksymalnie kilometr i 200 metrów w szabat przejść i nic więcej. A ktoś więcej, no to już złamał szabat. Czyli widzimy, jaka przesada, jakie to było irracjonalne. Przecież nie chodziło Bogu o coś takiego. To nie jest sens szabatu. Szabat jest dla chwały Bożej i dla odpoczynku ludzi, aby chwalić, wywyższać Boga tego dnia, modlić się, słuchać Jego słowa i właśnie sobie po prostu odpocząć, pobyć ze swoimi bliskimi, rodziną. Więc taki dobry czas, Boży, święty. Ale ludzie nie mogą tego dnia czuć się skrępowani, sztywni, wyizolowani, że może właśnie muszą teraz liczyć kroki, ile zrobili, żeby właśnie czasami nie złamać szabatu, żeby czasami nie zrobić czegoś, co Bogu się nie spodoba. Może Bóg się obrazi, będzie się gniewał. To było niezdrowe, to było przesadne. Zrobili w pewnym sensie z szabatu bożka. Wymyślili sobie swojego bożka. Czy w szabat wolno było zrywać kłosy? Tak, dla zaspokojenia właśnie głodu. Jest taki mały przepis w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym, że ludzie biedni, nie mający co jeść, byliby na przykład głodni, to mogą pójść na pole kogokolwiek, to wiadomo, jest to pole kogoś obcego, żeby zerwać kłosy, posilić się ziarnami, żeby nie umrzeć z głodu. I to było dopuszczalne w prawie. Czy był szabat, czy nie był szabat. Co innego oczywiście, jakby ktoś teraz poszedł na pole i skosił sąsiadowi całe pole i zebrał zboże, no to wiadomo, to wtedy byłoby złodziejstwo. Ale to było dopuszczalne, żeby okazywać sobie miłosierdzie. Ktoś bogaty, ma wiele, to nie przejmuj się tym, że ubodzy trochę właśnie poskubią na twoim polu, nic się nie stanie. Zaspokoją głód, pójdą dalej, a ja cię będę jeszcze za to błogosławił, że pozwoliłeś na to, żeby ci ubodzy, bezdomni mogli się nasycić. Więc prawo na to pozwalało, ale oni na to nie pozwalali. Prawo, czyli Bóg. Bóg na to pozwalał. Oni mają swoje prawo. Na to się nie zgadzamy, nie pozwalamy. Nie wolno. Łamiecie szabat. Co wy robicie? Nie czcicie Boga. Już byli podejrzani Pan Jezus i Jego uczniowie. Już byli na celowniku. Już się nie spodobali. Już mają powód, żeby powiedzieć, że Pan Jezus właśnie już rozgłosić nie zachowuje prawa, nie zachowuje szabatu. Już zaczęli złe wieści o nim rozgłaszać. Więc Pan Jezus i Jego uczniowie mogli to uczyć. Zapewne Pan Jezus też mógł i na pewno zerwał kilka kłosów, żeby towarzyszyć swoim uczniom, swoim duchowym braciom, bo wolno im było na to. Prawo na to pozwalało, a przede wszystkim On, bo On jest Bogiem i Panem. I Pan Jezus im tłumaczy. Wyglądacie na takich, którzy niby są znawcami prawa, ale chyba nie czytaliście pierwszej księgi Samuela. Tam jest dokładnie napisane o tej sytuacji podobnej do tej, która teraz jest z moimi uczniami. Widzę, że jesteście nieuczytani. Nie znacie prawa. Nie znacie słów Bożych. Nie dlatego, dlaczego się w ogóle odzywacie? Dlaczego krytykujecie? Przecież Dawid był w takiej sytuacji, został wysłany na pewną misję, jednocześnie też był głodny, spragniony ze swoimi towarzyszami, z takim małym oddziałem specjalnym. Byli głodni, nie mieli co jeść. I udali się do, tutaj jest Abiatar, ale tak naprawdę chodziło o
najwyższego kapłana Achimeleka, syna Abiatara, który wtedy służył przybytku Pana, czyli namiot spotkania, w której była Arka Pana. Przed Arką Pana co jakiś czas, rano i wieczorem, wymieniano chleby pokładne. Było ich 12. Więc możemy przy okazji domyśleć się, że było razem z Dawidem w tym oddziale specjalnym Dawida 12 mężczyzn. Dla każdego było po chlebie. Oczywiście ten chleb nie mogli spożywać tak zwani zwykli ludzie. Mogli tylko spożywać kapłani. Więc rano i wieczorem wymieniano te chleby, żeby były świeże przed Panem. One symbolizowały taki dar nieustanny Izraela dla chwały Boga. Wiadomo, że Pan Bóg nie potrzebuje żadnego chleba. Ale my możemy wołać o chleb powszedni każdego dnia w modlitwie Ojcze Nasz i nam daje ten pokarm też fizyczny, ale przede wszystkim duchowy, bo chlebem na każdy dzień jest nasz Pan, Jego ciało i krew. Więc ten chleb mieli spożywać potem, który był usuwany w tym obrzędzie postawienia nowych chlebów świeżych, był spożywany przez kapłanów. Więc nie mogli tego spożywać Dawid i jego towarzysze według prawa. Ale Achimelek, widząc potrzebę Dawida, widząc ich głód, widząc to, że są słabi, a nie mieli nic do jedzenia i on też nie miał nic do jedzenia innego, no to powiedział, dobrze, to weźcie te chleby, to zjedźcie. Posilcie się. Czyli złamał prawo to obrzędowe, rytualne, aby wypełnić najważniejsze prawo. Miłości Boga i bliźniego. Z miłości do Boga dał im te chleby. To była miłość, to było miłosierdzie. Na tym polega prawo Boże. A nie, że kapłani zjedliby, albo może by zmarnowały się te chleby. Więc Achimelek postąpił według woli Boga. To było miłe Bogu, mimo że złamał to prawo. Ale nie spotkała go żadna za to kara, tylko nagroda. Ten czyn był tego człowieka, arcykapłana Achimeleka, chwalebny i dobry. I Pan Jezus chwali Achimeleka i zachęca ich, tych, którzy atakowali Pana Jezusa, faryzeuszów, czyńcie podobnie. Pamiętajcie, najważniejsza jest miłość i miłosierdzie, przebaczenie i dobro w prawie. A nie zachowywanie prawa za wszelką cenę, tak, że to jest ze szkodą dla ludzi czczących Boga i nawet obraża to Boga. Przecież prawo jest po to, aby właśnie chwalić Boga, czyniąc dobro, czyniąc miłość. A nie przecież wypełnię prawo, ale zaszkodzę mojemu bliźniemu. Więc więc Pan Jezus tutaj pokazuje ich błąd myślenia, postępowania. Nie oskarżajcie mnie, ani moich towarzyszy, moich uczniów. Nie macie tego prawa. Ani prawo wam na to nie pozwala, ani ja sam, bo ja dałem prawo. Ale to prawo ma być wypełnione z miłością. I przez to też Pan Jezus pokazuje, że On jest nowym Dawidem. I że Jego uczniowie to taki duchowy oddział specjalny, oddział apostołów. I oni mają prawo zrywać głosy, mogą się posilić. Bo to jest ich potrzeba, a Jezus miłością im na to pozwala. I błogosławi im. Więc Pan Jezus pokazuje, że tutaj jest ktoś większy niż Dawid. Że on sam jest też arcykapłanem. O wiele większym. I jedynym takim arcykapłanem. Nikogo takiego nie będzie jak Jezus Chrystus, taki arcykapłan. I że On jest też nie tylko nowym Dawidem, ale nowym Achimelekiem. Podobnym do tego, który dał chleby pokładne Dawidowi. Więc Pan Jezus tutaj pokazuje też to, że On chce karmić duchowo, ale także materialnie swoich uczniów. Wszystkich, nie tylko apostołów, wszystkich, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie duchowej, ale także materialnej.
Chcę troszczyć się o nich. Chcę ich nasycić, nakarmić. I co jest z tym złego? Przecież powinno się za to wielbić, wychwalać Boga, Ojca, że ma tak wspaniałego, miłosiernego Syna, który tak bardzo troszczy się o ubogich i głodnych. Błogosławieni ubodzy, ale bowiem oni będą nasyceni. Ale nie będą nasyceni ci, którzy gardzą Jezusem, gardzą Jego chlebem miłości, chlebem Jego nauki, chlebem Jego ciała. Oni będą dalej głodni, chociaż będą uważali, że są nasyceni, ale będą puści. I duchowo umrą z głodu. Sami ze swojej pychy pozbawiają się pokarmu na życie wieczne. I Pan kończy to spotkanie z faryzeuszami. Zawstydził ich tym, ale rozradował swoich uczniów, którzy na pewno patrzyli na faryzeuszy, uśmiechając się i dziękując swojemu nauczycielowi Jezusowi, że ich obronił. Bo Pan Jezus właśnie obronił swoich uczniów w tej sytuacji. Pan Jezus więc broni swoich uczniów także i teraz, którzy są atakowani z powodu często głupot, wymysłów ludzi, często złośliwych, chociaż uważających się za religijnych, którzy uważają się, że jedynie oni czczą Boga i oni wiedzą, jak czcić Boga. I mogą innych szantażować, tutaj dręczyć, krytykować, czy ktoś nie czci Boga, jak oni uważają, że powinno się czcić Boga. Oni, znawcy prawa, ale mimo, że innych przymuszają do wypełnienia prawa takiego właściwie ludzkiego, a nie Bożego, a sami nie zachowują prawo Boże, prawo miłości. Więc Pan tłumaczy i na końcu jeszcze wyjaśnia, że szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To jest chyba oczywiste. Najważniejszy jest człowiek w tym, aby czcił szabat swojego umiłowanego Boga. Szabat jest dla dobra człowieka, a nie dla jego zgnębienia i ucisku. I Syn Człowieczy jest Panem szabatu, czyli Pan Jezus mówi, że jest tym, który ustanowił szabat i On decyduje, co w szabat można uczynić, a co nie, co jest dobre, a co złe. Co Jemu się podoba, co Mu się nie podoba. A Jemu się nie podoba postawa tych ludzi. I ją gani właśnie. I ją krytykuje. Żebyście tak nie postępowali, mówi do nich. Nie dręczcie ubogich, nie dręczcie głodnych, nie dręczcie tych, nie dokuczajcie tym, którzy są przy mnie. Dołączcie do moich uczniów, żałujcie, pokutujcie za to, co uczyniliście, za te złośliwości, to są kąśliwość. I możecie być moimi uczniami, ale pokutujcie i zmieńcie swoje myślenie, swoje postępowanie. Więc Pan Jezus oczywiście daje nam, chrześcijanom, nowy szabat. Tym szabatem jest niedziela. To jest nowy szabat, szabat Jezusowy, chrześcijański. I możemy w tym szabat czynić to, co Bogu się podoba. Jest tym msza święta, jest modlitwa. Jest spotkanie z braćmi, siostrami, z rodziną według ciała, ale także z rodziną duchową. Możemy tego dnia odpoczywać, możemy tego dnia słuchać Boga i przeżywać to dla miłości Bożej. I to jest to właśnie. Więc Pan Jezus daje niedzielę i także święta, abyśmy tak je przeżywali. I abyśmy chwalili Boga. Tego, który jest Panem także szabatu.